Michę mam. Dzień dobry. Zimno. Jakie to stopnie są? 2 stopnie. Nieźle, nieźle. Nieźle jeszcze, ale bluzę mam. Tabletki też brałem z rana. Na ból pleców. Nie przechodzi jeszcze. Będę update'ował, czy przeszło, czy nie przeszło. Na razie do lekarza nie dzwoniłem. Też przyznam się. Dobra, co tu się stało? Albo na sucho będziemy. Co, połączył mnie? A, na głośniku mnie połączył. Także dzień dobry wam wszystkim. Dzisiaj późno wyjeżdżam z domu. Coś ostatnio przysypiamy. Dłużej śpimy i nie możemy wstać. Że... Urodził się plan. Plan jest że... Przepraszam. Przygotujemy sobie wszystko dzisiaj. Rafał tutaj gada do mnie, właśnie, bo jestem na bieżąco z wami na live'ie. Zapnę bluzę. Mówię wam, jest 2 stopnie pod samochodem. Może jest zimniej, jak tego ruszę, bo to wiecie, czasami jak nieowiewany czujnik, to może czytać inaczej. Ale jest na pewno zimno. Także bluza razy 2, wczoraj zakupiona. Czy ktoś może mieć tu rację, bo mama, tak się mi wyświetla, komentowała, że to może być przewianie, może być. Bo ja często chodzę na bluzce i to jest, ja po prostu czuję, że jest mi gorąco i nie dbam o to, że nagle jest zimno. Jak dziecko trochę, ale to już jest jakby trochę mój problem psychiczny, że ja z tą bluzą to zawsze zapominam, to tak jak z wodą. Jak wody nie wezmę, to jej cholera nie wypiję. Też jest problem ogólnie. Właśnie a propos wody, miałem butelkę wziąć, także sekunda, 5, poczekajcie. Zaraz jestem. Super. Piach ładuje. Jedziemy dzisiaj. Coolant check level. Wyskoczyło mi. Co to oznacza, że płyn mi się skończył? Nie widzę plamy. Kogoś wystraszyłem tutaj. Nie ma plamy. Nie ma żadnej plamy. No plama. Wiecie co, dzisiaj jest taki plan, że będziemy robić wylewkę. Dzisiaj jest taki plan, że ma przyjść inżynier i tylko zobaczyć, czy ta membrana leży. Ja w ogóle nie widzę sensu kładzenia podwójnie tej membrany, no ale jak już pan chce, tak chce. Wolałbym jej nie kłaść, bo tam na tym betonie by było beton do betonu, wiecie. Tam wszystko pod spodem jest membrana, więc teraz będzie podwójnie. Ale jak już tak zdecydowali, to w sumie no problem. Chodzi bardziej o tą mijankę tutaj pomiędzy pomieszczeniami. To tutaj na tym kawałku spokojnie można było dorzucić kawałek folii, ale to też nie jest problem. Wiecie, ten budynek już trochę tam stoi. Także dzisiaj wylewka, jutro stal. Dobra akcja. Jutro będę musiał podjechać z rana, przywieźć wózek do podnoszenia stali. Też będę musiał zadzwonić do inżyniera, żeby w piątek wpadł i tą stal nam odebrał, żebyśmy mogli ją boksować już w następnym tygodniu. Także plan na ten tydzień jest taki, żeby skończyć te wszystkie takie strukturalne rzeczy. Jeżeli jutro by weszła nam stal, no to na spokojnie mogę ten murek domurować. Bo myślę, że nie ma sensu się z nim śpieszyć, bo będzie nam łatwiej wejść garażem z całą tą stalą niż przez drzwi, gdzie stoją akra. Prawda? Także tak zrobimy. No i nowość dnia to jest taka, że pozwoliłem dzisiaj przyjść pracownikowi miesiąca na dzisiaj, że tak powiem. Może na jutro, ale na razie nie obiecuję mu nic.
i powiedziałem mu, co myślę o tej całej sytuacji wczoraj, bo mnie trochę nagabywał. Jezus Maria, ile ja wiadomości dostałem od tego człowieka, to jest niepojęte, ale ja jestem taki, że trochę mi szkoda, trochę jeszcze, wiecie, dam człowiekowi szansę, choć już nie powinien dostawać szans, to ja mu jeszcze ją dam. Więc daję mu tą szansę. Może ostatnią, ale daję. Więc ma szansę. Co z nią zrobi? Zobaczymy. Także dzisiaj prawdopodobnie będzie nasz pracownik. Pomoże nam przy wylewce. I tak dalej, i tak dalej. Będziemy sobie powoli działać dalej. Zobaczymy się na miejscu. Ciao! Miłego dnia. Dojechałem, ale widzę, że towar też jest. Super, zobaczcie. Cztery worki czekają na nas, abyśmy je przewalili. Jak tam, majster? Rurki siedzą? W miarę? To naprawa w ulicy sadu, to wiesz, jak to naprawa. Ale rurki sztywno siedzą, tak? Tak. No. A powiedz mi, ten, był kierownik? Był ktoś z kansilu? To musimy czekać. Świetnie. Nie możemy zacząć mieszać, bo tak to byśmy już mieszali. I wszystko zależy od tego, o której ten pan przyjdzie. Nieźle, nie? Także nasze rureczki, słuchajcie, wczorajsze, siemano. Dobry. Pracownika miesiąca nie ma. Nie wiem. Chcę, że pracuje, bo on już. A on, że ma jakąś specjalną sprawę, że o 10 dopiero dojdzie. Tak, a tobie co napisał? Że Adrian będę później. No, a mi napisał, że... Nie wiem, słuchajcie, no świat jest dziwny. Nie? To już wiem. Ale ciągle mnie coś zaskakuje. Wczoraj milion wiadomości, nie? Milion, nie? Lecimy. Miłego dnia! Czy ja mówiłem, czy nie mówiłem? Tak, przygotowujemy już wszystko pod padstona, słuchajcie. Tutaj też za chwilę przygotujemy dziurę. Tu już jeden padston siedzi wstępnie, bo nie obstawiamy go. Także będzie tak sobie siedział ładnie na równo ze ścianą. W ogóle te ściany, to one wszystkie się rozchodzą górą. Nie wiem, kto to murował, ale nic. Nic z tym zrobić nie możemy. Tu też wykujemy za chwilę dziurę, ale zanim to zrobimy, przesuniemy sobie troszkę jednak te akra, żeby mieć miejsce do tej całej stali, więc skorygujemy kilka rzeczy. Tak samo. Tak jak szerokość, 30 tam kawałek i lecimy. Życie jak w Madrycie, tra la 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 la. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że pan inżynier nie śpieszy mu się. Czemu te drzwi? Nie przymknięte były. Dobra. Jadę, wiecie, po dłuższego joysa, bo ten co mamy jest za krótki troszkę. Nie sięga mi między ostatnimi rurkami, tak jak chcę. Żeby się opierał w dwóch punktach, bo to jest dla mnie ważne. Więc ja sobie go wymienię przy okazji. I będziemy mieszać, a jeżeli chodzi o pracownika miesiąca, to go nie ma. Miał być o 10. Znaczy napisał, że się jednak spóźni. Oh my god. Zjem sałatkę chyba. Nie wiem, które wybrać. To. Tego jeszcze nie mam. Ale by było czad. Ja pierdziele. Ale wkrętara. Ja. Co tu się stało? Te BNQ tak zmalało, słuchajcie, że nie ma większych kawałków drewna? 3 metry potrzebuje
Joyce. I co tu się wydarzyło? Nic nie ma. Wszystko 2.40. Muszę iść chyba na zewnątrz. Tam może jeszcze coś mają. Oh my god, jestem. Ale co to, 2.40? Znowu, a to? To będzie dłuższy. Mam dyseczkę. Na, na, na. Mamy czym ściągać, tylko teraz niech przyjdzie ten pan i powie, że możemy to zrobić. Nie myślicie o mnie źle, jestem za tą 60, kurwa. Tam zaparkował na moim miejscu i to jest jakaś konkurencja i to taka duża, więc dzwonię do niej do ofisu. I powiem, że jestem z numeru 62, że mi blokuje wyjazd. Poczekaj. Poczekajcie. Get in touch. Okej, okay, już jestem na stronie. Ale jest jakiś online account, a ja nie chcę. Live chat, WhatsApp, phone number, ty. Dzwonię pod 0800. Zobaczymy, co powiedzą. Oczywiście to jest dowcip, żebyście nie odebrali tego źle. Call. Patrzcie. Ciekawe. Czemu mam cisnąć teraz? Dwójkę nacisnę. Nie słuchałem. O, ale będzie teraz, słuchajcie. Oni to nagrywają, jak ja. Come on. Powiem wam, takie firmy zabierają nam teraz rynek, ogólnie takim małym budowlańcom. O tym właśnie dyskutowaliśmy teraz, że oni mają pakiety, wiecie, łazienka, sram to tamto, o, taka sraka i owaga. I cena jest, na przykładu wam to rzucam. I jak my mamy się bić później z tymi cenami? Odbierz telefon. Ja nie mogę wyjechać z podjazdu. Czekaj, który numer, 62? 62, niech będzie na nich. Oni są z Litwy, nie? Tak? Czy z Białorusi? Skąd oni są? Czekaj. A czemu to nikt nie gada zaraz do mnie? Co ona gadała przed chwilą? Bo się zagadałem do was. Ktoś słuchał? Nikt jest. Co jedzie? Jakaś babcia, tutaj inspektor? Ja mam nadzieję, że nie. Poczekaj. Muszę zjechać z drogi. Nikt nie odbiera telefonu, ale jaja. Ale zrobione teraz. Nie, to nie inspektor, na pewno nie inspektor. Patrzcie, nie odebrali telefonu. Trzeba się połączyć inaczej. Jeszcze raz może jedynkę nacisnę. Może ten system zareaguje. No, zakurzona kamera. Nic, zablokowało się. Patrz, nie, wywaliło mnie. Jeszcze raz muszę. What? Wysłali mi SMS-a, ty. Żebym czatował z nimi. Ale ja nie chcę. Poczekaj. Ma jechać do domu. Koniec roboty. A automatic helpline było 1, a to po anything else 2. No to powinien się połączyć z kimś. No. Powinien się połączyć. Kumasz, co chodzi? O. To już było. No i patrz, i rozłącza mnie. Wszystko automatyczny serwis. Poczekaj, bo tego nie słuchałem czy... No, nie nacisnąłem tego. No nacisnąłem przecież. No już nacisnąłem, Jezu, ile... Ale super, co? Trójka! Wbijamy trójkę. Jezus Mary. Ile menu? To się człowiek pogubi w tym. A jak źle wybierzesz?
Zobaczymy, kto zbierze. Nie, 17 osób dzwoni odnośnie antisocial behavior do nich właśnie teraz, nie? Nie mam tyle czasu. Bye. Zginął mi drugi pracownik. Halo? Jesteś? Tamten płakał cały wieczór. Płakał. Chociaż jednak spóźni się, że przyjedzie na 10. I dalej. I dalej się nie pojawi. A on je. Dobra. Czekamy dalej za inżynierem. No ja jak berety. Słuchajcie, trzeci van już z tej firmy się tu pojawił. Nie, nie. Zrezygnowałem z dzwonienia do nich. Chciałem sobie dowcip zrobić, żeby pojechali sobie. Ale oni tu mają jakąś grubszą akcję z tego wynika. Nie będę im przeszkadzał. Słuchajcie, podpadstany mamy przygotowane, ale typa nie ma, nie? Co ja mam zrobić? Nie możemy nic zrobić, bo czekamy, nie? Ja pierdzielę. Miał być rano, więc zatelefonowałem do biura. I zapytałem się grzecznie, o której on planuje być. No ma to jako poranną wizytę. Wychodzi o 10.30 dopiero z biura. Nie, tak nie on. Skręca ktoś tutaj, także na pewno nie. Jakieś dwie kobiety. Cofnę samochodem, bo nasi koledzy pojechali, więc mam miejsce bliżej. Zjem chyba sałatkę, którą wziąłem. Sałatkę, makaron. Makaron mojej żony z pesto. Pesto, makaron został, słuchajcie, po prostu, bo za dużo było ugotowane. To ja wziąłem sobie dzisiaj w michę ten makaron, dorzuciłem pesto i już jest nowe danie. Teraz muszę to zjeść. No nie mam co robić centralnie, no mogę tutaj... Nie wiem co, naprawdę nie wiem co. Posiedzę w wagi, poczekam za typem. Powiem wam tak, gdybym wiedział, że tyle czasu będziemy czekać za tym draniem, to bym zorganizował sobie inaczej dzień, pojechał do domu. Posiedział. Wszedł do ciepłej wanny, nie wiem, cokolwiek, kurde. Tu nie mamy co robić teraz, nie? Stal przyjedzie jutro. Dzisiaj koleś po prostu z nami leci w pcha. Nie ma go. Próbuję też trochę posiedzieć na internecie, ale chyba zamarzł internet. Poczekajcie, o! Bo kupiłem bilety z synem na koniec lutego. Na 3 dni jedziemy. I chcę zobaczyć, jak to ładnie wygląda. Do Szwajcarii. Więcej informacji wkrótce. Naprawdę wkrótce. Powiem wam tak, bo nie chcę zdradzać tajemnic. Co niektórzy tylko wtajemniczeni wiedzą. Jedziemy. Także do zobaczenia w następnym miesiącu w innym miejscu. Ale tutaj to jeszcze mamy trochę roboty. Czekamy, niech przyjdzie inżynier. Niech da nam zielone światło i wtedy będziemy miksować. Tylko coś mam obawy, że my nie wymiksujemy tego do czwartej. Będziemy musieli siedzieć troszkę dłużej. Chyba, że szybko pójdzie, bo to zależy. Mamy blisko, nie musimy daleko taczkować. Nie? Także wszystko zależy od momentu, w którym on przyjdzie. Jedzie następne srebrne auto, ale skręciło. To nie on. Czekamy. Przyszedł. Idę do niego. Zmierzał chyba na piechotę z biura. Nie widzę auta. Ej, let's go, let's go. Teraz tu się nie chce. Jak on nawet nie wiedział, po co on tu przyszedł. No tak. Jaki dobry wariat, nie? Słuchajcie, to jest... No wszystko było jeje. On tak popatrzył na to, mówi, okej, okay. I co? A ja mówię, i co? I tam gdzieś patrzyłem, mówię, ale... Mówi, ale co? Że tam będzie jakaś belka wstawiana? Ja mówię, jaka belka tam? Tam będzie kawałek ścielki i ten, i okno. A on mówi, a to nie ten projekt. To co? Co? Przeszedłem z nim szybko, pokazałem, mówię, dobra, to lejemy to. W ogóle zastanowił się, mówi, ale co, kazali ci to położyć jeszcze raz? A ja mówię, no, dobra, okej. Okay. Mówię wam, co kraj, co... To jest, będzie ich trzech i każdy ma inną filozofię, nie? On teraz powiedział, po co my to w ogóle żeśmy tu położyli. Po co? No właśnie, nie wiem. Ja się zastanawiam, nie? No. On nie...
No dobra, nieważne. Słuchajcie, mieszamy, lecimy z tym. Daj, daj tylko jedno ciastko. O nie. I co ja teraz zrobię? Żartuję. Te 5 minut ekstra straconego czasu już nic nie zmieni. Czas na kawę. Ale i ciekawe. I tak jesteśmy w dupie, to. I tak w dupie jesteśmy właśnie. Będziemy tu siedzieć kurwa do 12 w nocy. Co tu jest napisane? Latte. White. White. To jest latte, nie white. Nie ma latte. Nie robią latte. To jest taki ten. Dostałem propozycję, żeby prowadzić podcast. Może być. Bo. Bo ten. Jest ten taka propozycja. Więc zaczynam od dzisiaj teraz. Jak masz na imię, kolego? Ja? Panicko. Długo walczysz z nałogami? 10 lat. Myślisz, że uda ci się kiedyś? Może przez następne 10 lat. Coś? Ja myślę, że każdy ma jakiś nauk, nie? No. Ja na przykład mam nauk jedzenia. Telefonu, chyba TikToka chciałeś powiedzieć. Telefonu. Kurwa, gość! Siema, siema! Nie przeszkadzaj, nie? Już się nagrywaj! Jeszcze raz i pójdę i ten. A ten to się kręci, ten taksówkarz już drugi raz tutaj, on nie wie gdzie ma stanąć. On tak, ja zaparkowałem, to on czekał jakby, żeby, nie wiem, żeby wyjechać, teraz co tutaj zrobił, wrócił? A ty co się patrzysz? Weź ten puls taki, chodź. No patrz, znowu patrzę. Niedobrze czasami z oczu ludziom patrzy, nie? Lepiej nie patrzeć. Ale jest tak, nie? Że mówi się, że komuś źle z oczu patrzy. No. Jak? Słyszałem tak. Ale co, że co? A jak on ma zeza na przykład? Albo po prostu, nie wiem, ma coś, nie? I ty po prostu nie będziesz chciał z nim rozmawiać, albo ty rozmawiać? Właśnie, jak kobieta, to co? Też nie będzie rozmawiać. Jak mężczyzna, to tak samo się odmienia, nie? Bo komuś źle z oczu patrzy? A jak on po prostu tak ma? Może kiedyś dostał strzała, jak był mały, wiecie, i coś... coś nie taki z mimiką? Bo jest taka choroba też twarzy, wiesz? Że jest jakby zamrożona twarz, ona jest ciągle tak jakby opadnięta, sparaliżowana. Nie widać jakby mimiki twarzy u ludzi. I co wtedy takiemu gościowi powiesz? Źle ci z oczu patrzy? No nie, no to już przegięcie pały by było, nie? Tyle z dzisiejszego vloga. Słuchajcie, są szanse, że ładnie to wylejemy. Żeśmy ładnie sobie to przygotowali wczoraj. Zobaczcie, jak nam się ładnie tutaj łączy z posadzką, która tu była. To jest w ogóle zajebiście. Także easy peasy będzie wyglądało to jutro jak jedna całość, słuchajcie. Także nie wiem, która to jest betoniarka. Trzecia, czwarta? Która to jest betoniarka? Jeden worek w ogóle poszedł, tak? Mam nadzieję, że starczy do waru. O kurde.
radio dzisiaj nie będzie działo. Cały czas normalnie jest problem z zasięgiem, nie? Ej, opowiem wam bajkę. Słuchajcie tego, nie? Bo jest, który dzisiaj? Który dzisiaj jest? 9? Nie no jak, 14 jest w niedzielę, nie? I wiecie co, ja mówię mojej żonie, że 14 gramy w piłkę. A on mówi, a to 14, dobra, ty, bo ja 10 mam urodziny, ona do mnie mówi. I ona mi tak namieszała w głowie, słuchajcie, że ja mówię jak, ona ma urodziny 10, 14 jadę, a to są walentynki. Dopiero teraz do mnie dotarło. Przez chłopaków na grupie, nie? Że mamy dopiero styczeń, a nie luty. I ona ma urodziny za miesiąc. Ja się sugerując jej urodzinami, myślałem, że walentynki są w niedzielę. Ja myślałem, że jestem poroniony, ale żeby samemu nie pamiętać o własnych urodzinach, to jest już problem. Za dużo tabletek, Tomasz. Tomasz, wiesz o co chodzi, nie? Także to jest temat, słuchajcie, chłopaki na grupie musieli mi uświadomić, Rafał, ale jest styczeń dopiero. No mówię wam, tragedia. Udało się to zrobić, nawet z takimi opóźnieniami. Jesteśmy przed czasem, słuchajcie. Mamy całą posadzkę równą, wylaną. Cieszę się bardzo, bo normalnie jest strzała. Wiecie, może nawet self-levelingu nie będziemy musieli robić. Nie, żartujemy, i tak to zrobimy. Levelingu, nie, może nie self-levelingu, ale na pewno to podlejemy ładnie pod całą podłogę. Niech sobie to teraz schnie. Jutro tu wejdziemy, sprawdzimy, czy wszystko pięknie wygląda, zatrzemy ją sobie. Spodziewamy się jutro stali, także będzie się działo, słuchajcie. Wszystko według planu na razie, na koniec tygodnia. Mam nadzieję, że uda nam się zamknąć tą bramę, bo ona teraz musi stanąć trochę wyżej. A Adrian mnie straszy, że to nie działa. Zobaczymy. Zaraz się wszystko okaże. Jak coś, to będę musiał po płytę jechać. I tu... O Jezu, chłopie. Spokojnie. Także mamy to zrobione. Jestem zadowolony. Let's go. W betonie. Akurat muzyczka dopasowała. Okay. Zatańczy na ścianie. Spiderman do dołu. O, działa. Stop. Ty nie naciskałeś stop wcześniej. Ale tam nie jest stop? Jest. Aha. To tą folią. Chyba ją trzeba ten. O kurwa.
Słuchajcie, jest akcja, musimy otworzyć tą bramę. Mnie klucze gdzieś od pana wypieprzyły tam w tym betonie. Dobrze, że ja mam. Żarcik. To je. Na razie. C'est la vie. See you tomorrow. Do zobaczenia jutro, znaczy tłumaczenie w polskim. Także życzę nam powodzenia, bo jutro jutro jest ciężki dzień. Wyśpij się. A może pracownik miesiąca zdecyduje się nam pomóc. Może akurat. Nigdy nie wiadomo. Na razie.